Przepraszam. Mam lęk wysokości. Balon ma lęk... Yo, elfy, tutaj Olga. I ostatnim razem myślałam, że wiecie, to będzie taki jeden odcinek, taki jeden wypad, wszyscy się pośmiejemy, zapomnimy, powiemy, oho, ho, to jest takie dziwne, a wy takie... Więcej. Generalnie mi się to bardzo podoba. No i wiecie, wasze życzenie swoim nakazem, czy jak to tam było. I pod ostatnim odcinkiem dobiliście 2368 łapek w górę, także dziękuję wam bardzo. I jeżeli jeszcze nie jesteś w rodzinie elfów i chcesz bardzo dziwnie się oglądać coś przez 20 minut, to zapraszam tutaj razem. Dobra, okej, okay, więc co, zaczynamy. No i jak pamiętacie, w ostatnim odcinku sterujemy naszymi wielkimi ustami, które potrzebują więcej jedzenia. A to, co idzie dalej, to najwyżej... Mhm. O, wspaniale. Tak, skupmy się może na właśnie na tym kwiatku, które mamy na głowie, którego mam na głowie. Wcale nie musimy jeszcze więcej tutaj, tak jakby tworzyć różnych rzeczy, prawda? Tak, próbuję za wszelką cenę uniknąć słupa kupa, bo to są takie żarty, wiecie, bardzo na poziomie. Tutaj możemy jeszcze coś zjeść. Anna bardzo jest jeszcze głodna. Tutaj coś możemy zjeść? Tutaj są jeszcze jakieś... Aha, ono chce mięso, dobra, więc idziemy po mięsko. Więc jedzmy sobie mięsko, haha, no chodźże! Mhm. I co się teraz stanie? Mamy cztery kupy, tak. Gratulacje, bardzo się cieszę. I czyżby coś się stało? Dlaczego? Ej, burmistrz jest smutny! Czemu jesteś smutny, burmistrzu? Aha, wszyscy chcą niespodziankę, no tak, tak jak pamiętacie w ostatnim odcinku, nasz burmistrz ma specjalną moc, która pozwala mu wybuchać swój kapelusz. Moje drogie elfy, tak jak myśleliście, że nic się jeszcze bardziej dziwnego nie zadzieje, kiedy robiliśmy kupę, nie, teraz aktualnie przylatuje wielka toaleta. Jeżeli chcecie dalej to oglądać, to absolutnie, będziemy się tutaj wszyscy świetnie bawić. Witaj ponownie, toaleta. Gratulacje, dziękuję. Witam bardzo, dzień dobry. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Też nienawidzę, jak moja toaleta przylatuje i jeszcze w ogóle telefon tam jest w tle? Aha, i toaleta potrzebuje naszych przyjaciół. Witaj z powrotem, telefon, witam z powrotem, fajka i jeszcze ktoś. Okej, okay. Ten telefon jest całkiem uroczy, dobra. To jest chyba mój ulubiony charakter. Charakter? Charakter, Boże, bohater, jak on się nazywa? Henryk, okej, nasz telefon nazywa się Henryk. A tutaj, moment, toaleto, czy ty właśnie bierzesz naszych, spuścić wodę? Okej, jeżeli to rozumiem, to rzeczy wchodzą do toalety i... Ze śmietnika wychodzą złote kupy. Tak, tak właśnie jest, wychodzi. Okej, to jest ta właśnie nasza złota kupa, rozumiem. Ale ta jest zwykła, więc ona zostanie zmieniona na tę złotą. Wiecie, nowy level? Nie wiem, może... No, come on, spuśćmy wodę. A to już była złota! Potrzebujemy jeszcze jedną. Musimy znaleźć takie... O, to jest jeszcze, dobra. Spuśćmy wodę. I cóż się stanie, gdzie będziemy mieli nasze cztery złote kupy? Ja nie wierzę, co ja mówię teraz. Felicjan, dzień dobry. Felicjan jest rzut toaletą. I cóż to się ma stać przed... zróbmy stertę, jej! W ogóle tamta kupa w ogóle wyleciała w kosmos. Ja tutaj mówię zdania, które nie wiedziałam, że kiedykolwiek powiem. Co mamy teraz zrobić? Czy mamy wziąć nasze zło... Okej, okay, kabum with me, czyli musimy zrobić boom ze wszystkimi? Okej. Okay. Okej, okay, co teraz nam przyleci na naszą nową wyspę? Znaczy wiecie, to trzeba też pomyśleć z drugiej strony, że tak naprawdę to jest cud. Powinniśmy się cieszyć, bo na tej wyspie nikogo nie było. Tak jak pamiętacie z ostatniego odcinka, było tylko zniszczenie i smutek, a aktualnie mamy złote kupy. No... No come on, no lepsze złote kupy niż nic, tak? A jeszcze w ogóle, o tutaj nam kręgle? Witaj ponownie, kręgielnia. Widzicie, nawet kręgle tutaj na naszą wyspę przyleciały. I jakiś pierścionek widzę oraz korona. Możemy się przywitać. Witaj z powrotem, tak, pierścionek, korona i kręgle. Umiesz zrobić taką, tak samo wysoką stertę, ale
Aha, czyli mamy zrobić taką wysoką stertę, jak jest kręgiel, tak? Mamy się wspiąć jakoś? Czekajcie, który mi się wspinało? Ja też zapomniałam kontroli. Czy... porozmawiajmy z nim? A co z tym? Okej, okay, w takim razie nasz kręgiel ma 8 metrów, a my tylko 164 cm, to prawie tyle jak ja. O, spróbujmy jakoś się na niego... O, super. I poczekajcie, weźmy teraz tego. I weźmy na burmistrza. Nie, na burmistrza. Bardzo są dziwne, daj te. Bardzo cudowne, daj... Sterowanie jest dosyć dziwne. O, super, dobra. I musimy poszukać teraz naszą czwartą bohaterkę tego serialu. O, nasza jest czwarta bohaterka. Zobaczcie, jak leci. W ogóle jest taka złota. Pewnie bardzo dużo kosztuje, prawda? Tak, na pewno. Gdzie jest tutaj... O, jest nasza... Nie. Ty musisz lecieć tutaj. Aha. I hops, super. Wchodzisz na górę. Okej, jeszcze trochę. Spadłaś! Jeszcze... Oj. Jeszcze raz. Tutaj musimy... O... Nie, kurczę, jeszcze. O, to ty jesteś, dobra, to ty jesteś. I możemy... Nie, tutaj! Czemu kupy lubią się wspinać na to, co nie trzeba? I w ogóle teraz drzewo do nas wlazło. Wchodźmy, wejdźmy. O. Okej, kupa najwyraźniej uwielbia wchodzić na wszystko inne niż na inną stertę kup. W sumie ja rozumiem, też bym nie chciała wchodzić na taką stertę. Aha, i co teraz powiesz na to? Oj, chyba nie jesteśmy jeszcze tacy... Zabrakło nam metra, come on! Nisko! Hej, come on, powinieneś docenić nasz wysiłek. Jeżeli nie mamy więcej złotych kup, to prawdopodobnie trzeba je zrobić. Gdzie może mamy jakieś jedzenie, które moglibyśmy... Tu jest ta jeszcze cebula. I dajmy... Nie. Ja chciałabym, żeby usta ją zjadły. Cebulo, czy mogłabyś zejść z ust? Dziękuję pani bardzo. Nie, to mam teraz usta. Moment. O, nie. Jeszcze trochę. O. W ogóle usta płaczą. A, bo cebula jest na... No tak, cebula jest na ustach. No tak, to ma sens. To ma rzeczywiście sens, przepraszam. O. Ale poczekajcie, czy właśnie chyba usta nie mogą zjeść cebuli? Bo płaczą. Ale kamad, jak je zjesz, to będzie wszystko w porządku. Mówię ci, będzie wszystko w porządku, tylko musisz je już zjeść. O. Dobra, i hops. No nie o to mi chodziło. I... Okej, okay, bo nie mogłam postawić cebuli na tym. Nie mogłam sprawić, żeby usta zjadły cebulę, więc stwierdziłam, że może jakoś inaczej zrobimy tę samą wysokość, okej. Ej, on go normalnie dlaczego wszyscy się cieszą? To było przestraszające! Co teraz ma się stać? Mamy kręgiel w takim razie? Okej, może zejdźmy z łyżki. Okej, tak, zejdźmy z łyżki. I co się dzieje? O Jezu, jaki masz uroczy... Ktoś ci zabrał słuchawkę? Nieodebrane połączenie! Ej, ktoś telefonowi zabrał słuchawkę, musimy go uratować! Chyba burmistrz będzie najlepszą postacią, aby to zrobić. O, dobra. Co się stało? Zabrali ci kwiatka? Kwiatek cały czas masz... Tak, zabrali ci słuchawkę! Kto to zrobił? Jest na górze? To było słońce, tak? Ja też nienawidzę, jak słońce zabiera mi telefon. To jest absolutnie niedopuszczalne, żeby w ogóle tak się stało. Musimy powiedzieć słońcu, żeby oddało nasz przedmiot. Nie martw się. Jeżeli byśmy byli tak, musimy w takim razie wszystkich postawić na sobie. Złap słońce. Chodź tutaj, złota kupo. Absolutnie tak. Tutaj mamy już dwie. Kto jest tutaj z was najwyższy? Może łyżka? Łyżko, a nie, dobra. Mleko też może być, tylko jakbyś mógł... Nie, mleko chyba nie za bardzo chcę, żebyśmy na nie wchodzili, bo zobacz, ono jest takie trochę wygnięte, więc może ma problemy z kręgosłupem. Tak, bo mleko czasami może mieć problemy z kręgosłupem, a może jakby śmietnik? O, dobra, śmietnik jest całkiem okej. Dobra, i teraz jakbyśmy mogli założyć śmietnik na toaletę,
Aha, dobra. Świetnik chyba nie pójdzie na toaletę, bo jest zbyt duży. Jakbyśmy mogli to zrobić? Kto jest jeszcze wysoki? W sumie drzewo jest wysokie. Ale na drzewo jest trudno wejść. Może na na ten? Okej, tutaj na pewno nie zadziała, bo tu będzie za bardzo bańka wstańka. Dzień dobry, czy mamy jakiś... Ty płaczesz w telefonie, to raczej ciebie nie możemy użyć. Ale może... Ten? O! Dawaj widelec! Uda ci się! Come on! O, już prawie, już tak, jesteś coraz bliżej! O! Dobra, widelec jest. I w takim razie, czy uda nam się do słońca dojść? Chyba jest za daleko, co? O kurcze! Wiecie co, to słońce jest takie niesamowicie chamskie. Nie dość, że zabiera nam... jest zbyt wysoko. Nie dość, że zabiera nam słuchawkę. To już takie... No, nie moja to jest sprawa. Znowu kula kręgla? Nie, to balon! Widać z powrotem zielony balon. Okej, nie wiem skąd ty się wziąłeś, ale... kołysząca się przysługa. Może byśmy poszli do tego balona. Nie, Elizo, ja ciebie nie chcę. Weźmy może naszego burmistrza. On powinien się zajmować dyplomatycznymi sprawami. Na przykład powiedzenie słońcu, żeby się ogarnęło. Dzień dobry. Nie. Jakbyś nie mógł wchodzić na tutaj. O, i zapytajmy się. Dzień dobry, panie balonie. Czy mógłby pan nas zabrać do samego słońca? Ale wiecie co? Ja coś czuję, że będzie taka sytuacja z Ikarem, że on poleci do tego słońca i się roztopi, nie? Nie powinniśmy wziąć jakiegoś bardziej odpowiedzialnego pana niż balon, który jest zrobiony z gumy i na pewno się stopi? Ale w sumie ja nie znam zasad tej gry, więc może prawdopodobnie nie. Czy możesz pomóc telefonowi? Czy możesz to zrobić, balonie? Przepraszam. Mam lęk wysokości. Balon ma lęk... Ale, balonie, wiesz, że ty aktualnie jesteś tak troszeczkę na wysokości, więc teoretycznie... tak jakby... To jest super dziwne. Ta gra, jak jeszcze nie ogarnęliście wcześniej, ona jest super dziwna, więc może nie... nie tutaj żadne... żadne prawa logiki aktualnie się tutaj... nie są adekwatne. Okej. To może pójdźmy do... Hej? Złap tasiemkę. Razem w górę. Czyżby balon przy naszym burmistrzu przestał bać się wysokości? No musisz mu pomóc, zobacz jak on płacze. Jest bardzo, bardzo smutny. Dawaj balon, wierzymy w ciebie. I okej. Dobra. I czy balonowi się uda? Jak śmiesz, słońce? Okej. Okay. mamy latającego balona plus kupę. To jest za wysoko. Burmistrzu, nie ma teraz... To nie jest teraz czas na lęki, bo lecimy po słuchawkę, żeby telefon przestał płakać. Boję się. No... No niestety. Nic się nie dzieje, nie martw się. Mamy balona, który ma lęk wysokości oraz burmistrza, który jest kupą. Tutaj... Różne się rzeczy dzieją. Przepraszam. Okej, okay, ale za co? Ej, a to zaraz pęknie, mówiłam. To będzie jak w Ikarze. Zabrali posłuchawkę. Chodziło mi tylko o rozmowę. To kogo chciałeś zadzwonić? Do kręgielni? Aby zarezerwować tor. Przykro mi. Słońce, znaczy w ogóle, no właśnie słońce, ja nie wiem, czy ty byś się w ogóle zmieściła do kręgielni, a nawet jeżeli tak, to nie wiem, czy to nie byłby knockout wszystkich innych, bo jesteś takie wielkie, że nie wiem, czy to by było do końca fair. Ale na szczęście uratowaliśmy telefon i telefon już nie płacze. Kto dzwoni? Okej. Okay. Okej. Co się tworzy nowego? Co to jest, ciasto? Nie, to jest piaskownica? To jest toaleta? Czym jesteś? Witaj ponownie! Lato? To po prostu
Lato się wytworzyło jako kolejna wyspa? Cześć. Dlaczego Rato jest Rosjaninem? Co to się dzieje? Halo? Okej. Okay. Chyba te... Przy okazji... Możesz zbliżać i oddalać obraz. Okej. Okay. Dzięki w telefonie za tę informację. A tutaj mamy nasz... Co to takiego? Nasz stół piknikowy. Sprawdźmy to. Skakuj. Tak czy siak? Możesz zbliżyć i oddalać obraz. Dzięki, mleko, że zajmujesz połowę ekranu. Za pomocą L1 i L2. Okej, okay, ale nie zapomnij. Ale my już chyba to robiliśmy wcześniej, nie? Maciej, balon, zbliżenie, oddawanie kamery. O, ale my to już robiliśmy wcześniej. Znaczy, dziękuję, Groże, teraz mi to dopiero mówisz. Ale, no, okej. Okay. I co teraz mamy z tym zrobić? Wszyscy... Nie, najwyraźniej... Mamy wszyscy wejść tutaj na pokład tego? A wiecie co, wszyscy tak jakby kierują się na tę nową wyspę. I najwyraźniej odpływamy z tego, co widzę. Albo może potrzebne jest jeszcze więcej osób? Wiecie co, powiem wam szczerze, że tutaj się takie rzeczy dzieją, że my w ogóle na inną wyspę lecimy. To ja proponuję to zrobić w kolejnym odcinku, chyba że nie chcecie kolejnego odcinka, to ja bym się naprawdę nie zdziwiła. I co, i pamiętajcie, łapce w górę, ja się z wami żegnam, to jest super dziwne i prawdopodobnie będzie jeszcze dziwniejsze, ale nie wiem, czy może być coś dziwniejszego niż cztery gupy na sobie, do tego złote, a potem przylatuje do nas toaleta i... Okej, to do zobaczenia, ja was żegnam, miłego dnia, pa, pa!